Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy. Iłża. Sztachetki.pl. Firma Drewkom oferuje drewno tartaczne, kominkowe oraz konstrukcyjne. Surowiec certyfikowany, spełniający normy. Transport na terenie całego kraju. Dostępność wielu gatunków rodzimych, jak i egzotycznych. Prosimy dzwonić pod numer 669 404 075. Sebastian Szczerek, portal Za Ciosem, dziś z kopalni soli Wieliczka, Babilonem MMA 47, ale spotykam gościa, który powrócił do MMA, który miał już nie walczyć, ale dzięki Bogu jest znowu z nami zwycięski z wczorajszej gali na Strive, Sebastian Kotwica. Seba, ja nie oglądałem walki, byłem na TFL-u. Jakbym mógł w skrócie usłyszeć od Ciebie, jak Ty widziałeś to od środka, jak walczyłeś, jak Ci po prostu no, ten powrót do klatki minął. No jest zwycięstwo, ale te Twoje odczucia są bardzo też ważne. Siemanko, witam wszystkich. No co, coś pięknego, nie? Wojna. Pierwsza runda mocno do przodu, mocno zdominowanie. Drugiej gdzieś tam dostałem po kichach i mnie zatkało. Mówię, kurwa, piekło, już będzie koniec. Mówię, nie wiem, co dalej. Wstałem bardziej w miejscu, bardziej gdzieś na kiwce, bardziej na ciosach w tempo. Początek trzeciej rundy też był taki podobny. Później ja go znowu trafiłem na kichy i znowu role się odwróciły. Ja, że tak powiem, go stałem nad nim i go katowałem. Więc całe piękno MMA pokazaliśmy. Były wzloty, były upadki, była walka charakterów i on mnie chciał przełamać, ja jego, więc no coś pięknego, każdemu polecam. Dzisiaj oglądałem tą walkę, zobaczyć tą walkę, naprawdę mega przekrojowa i były dobre kotły, i były rzuty, i były zejścia, i były ciosy w tempo, i były łokcie, naprawdę no, całe piękne MMA pokazaliśmy. Dziękuję również Dominikowi za mocną walkę, że przyjął to wyzwanie. Jest też mega charakternym gościem, też mu wróżę, że w przyszłości będzie wygrywał swoje walki. No coś pięknego, walka wieczoru, walka wygrana, okupiona trochę taką wzlotami, upadkami, więc ja się jak najbardziej cieszę, wszystko poszło do przodu. Dzisiaj jesteśmy na gali Babilon, nie udało się Filipowi wygrać, chociaż moim zdaniem był dużym faworytem, to wdarł się chaos, trafił gościa prawym prostym, gość poleciał na nogi, co prawda też znajomy przeciwnik, bo razem trenowaliśmy w Oktopusie. Razem trenowaliśmy w Oktopusie i gdzieś tam się znamy, bardzo, bardzo fajny zawodnik, też go mocno pozdrawiam, też życzę mu jak najlepiej, ale padł na deski, Filip zaczął go dobijać, od tamtego momentu wdarł się taki chaos i później Filip z tego chaosu nie wyszedł, więc po prostu gdzieś tam, mimo że nie skończył tej walki przed czasem, to ten chaos dalej z nim był i dalej tak to wyglądało i nie potrafi się odnaleźć i jakby nie słyszał narożnika, trochę poszły w zapomnienie te rzeczy, na które mieliśmy być gotowi i trafił go drugim ciosem i niestety sędzia wpadł, przerwał tą walkę i mamy tą walkę przegraną, ale wierzę mocno w to, że Filip się odbije, że Filip wróci na drogę zwycięstwa, bo ma bardzo duży potencjał, jest dobrym talenciakiem, zapierdala jak szalony, trenuje ciężko, a czasami po prostu w tych walkach się zdarzają czasami niefarty, dwa pod rząd i uważam, że w jego wypadku to te dwie przegrane ostatnie były takie dwa niefarty pod rząd, ale wyciągamy też wnioski z tej sytuacji i po prostu podejmiemy kolejne kroki, by takiej sytuacji unikać na przyszłość, ale życzę Filipowi, żeby szybko doszedł do siebie i żeby dalej wierzył w siebie, tak jak ja w niego wierzę, bo wiem, że jest tam duży potencjał i nie może zawracać z tej drogi, wszystko robi tak, jak ma być i naprawdę trenuje jak profesjonalista, a wychodzi na walkę, czasem tego profesjonalizmu nie widać, więc po prostu jeszcze musimy bardziej pracować moim zdaniem taktyką, żeby każda akcja i każda minuta była zaplanowana w tej walce, żeby nie było tak na żywioł, bo on dobrze walczy na żywioł, ale no nie zawsze to przynosi dobre rezultaty, czasami się uda wygrać, czasami się nie uda wygrać, a nie chcemy zostawiać tej walki tak, że się może uda, może nie uda. Chcemy wychodzić 100% mieć walki wygrane, więc musimy jeszcze bardziej planować każdy ruch w tej walce. Filip jest młodym zawodnikiem, jak mówisz, niekiedy właśnie z takich porażek można więcej się nauczyć, wyciągnąć na przyszłość niż z jakiejś tam fartownej wygranej, no nie? Sebastian, wilka ciągło do lasu, wilk wrócił do lasu. Czy zobaczymy Sebastiana Kotwicę w tym roku jeszcze w klatce? Na razie się nie deklaruję na takie wyzwania, są tam jakieś propozycje. Muszę też sobie pomyśleć z zawodnikami, bo też mamy kilka walk na grudzień, więc też nie może nam się ponakładać jedne i drugie przygotowania w tym samym momencie, więc na razie się nie spieszymy z decyzjami, rozważymy wszystkie propozycje, więc jak federacje są zainteresowane, to czekam na propozycje. Bezpośrednio zapraszam do kontaktu ze mną, na pewno je rozważę i dam konkretną odpowiedź. Coś tam pewnie ponegocjujemy, ale jeśli będę zainteresowany, to dam konkretnie tak bądź nie. Wszystkie komentarze pod Twoją walką, gdzie była umieszczana, czy jakimś artykułem, że Sebastian Kotwica wrócił zwycięsko, były takie: Sebastian Kotwica do KSW, innej opcji nie widzimy.
No tak, tak, jest to gdzieś tam z tyłu głowy, więc zobaczymy, czekam na propozycję, zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. Na razie cieszę wygraną, muszę zaleczyć mortkę, dostałem gdzieś tam mocno po kichach, więc też pojechałem karetką do szpitala i to trochę takie w drugiej rundzie, to, że nie czułem się na siłach i trochę stałem w miejscu i przyjmowałem trochę tych ciosów, też było tym, że po tych kichach dostałem. Nie jest to nic poważnego, nie ma tam żadnego pęknięcia, śledzione raczej są jakieś obicia, ale dało to swoje piętno w walce, które to była droga przez piekło, ale mówię, nie poddam się, mówię, albo mnie to znokautuje w tym miejscu, albo to wyczekam i los mi dał szansę, że ja go później trafiłem tym samym na brzuch i ja go dobijałem i koniec końców nazbierałem więcej punktów i wygrałem tą walkę jednogłośną decyzją. Sebastian, gratuluję Ci jeszcze raz tego zwycięstwa, bardzo się cieszę z Twojego powrotu do MMA. Odpoczywaj, no i czekam właśnie na tą informację, kiedy będzie taki nagłówek z rana, jak się obudzę. Sebastian Kotwica, nowym zawodnikiem KSW. Dzięki wielkie. Dzięki bardzo, piąteczka. Dzięki. Blachy Minda, firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych, oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl